Cześć, witam was w kolejnej agrodniówce. A dzisiaj śmierdzące tematy. Czyli wozimy obornik. Wozimy, a zasadniczo rozwożę obornik. Odkąd jest Rolandinho, to nie wożę sobie w pryzmy na pola. No bo stosunkowo, no wszędzie i tak mamy blisko, i dalej ile będzie? 3 km i to właśnie chyba tam, no tam gdzie teraz wożę. To tam mamy najdalej. No i praktycznie wiecie, jak ja tu go włożę pełnego, to ja mam niewiele mniej jak na tych małych przyczepkach, które woziłem. No tymi dużymi nie chcę wozić, ja wiem, tak, sprzęt ci się nie spłaca, masz duże przyczepy, trzeba wozić dużymi. No dobra, zjeść sprzęt w krótkim czasie to też nie jest sztuka, tak wam powiem, ale no niech każdy robi jak uważa. W każdym razie i tak nawet jakbym miał dużymi wozić, no to kurczę, wiadomo, no dwa razy ładowanie, wtedy też miałem dwa razy ładowanie, ale wtedy opłacało mi się zawieźć na pole, no bo tym małym rozrzutnikiem jakbym miał wozić tu z domu, no to było jejku, tydzień czasu i to jeszcze pewnie by było mało. A tak jak tutaj teraz zapakuję i mam, no przy tym moim dawkowaniu, czyli to około 20 ton, no jak tu nabiję pełnego, powiedzmy, że ta dycha jest, no czyli pół hektara sobie rozwożę na raz. I tam to styka, bo dzisiaj przycisnę i całe rozwiązanie, nie przycisnę, bo po pszenicy nie jest słoma zebrana. Bo wczoraj zbieraliśmy wieczorem. No tam już nie zdążyliśmy, już się zrobiło ciemno, no kto po ciemku będzie belki zbierał, no mi się nie chce, bo bym przyjechał na drugi dzień na pole i by się okazało, że ze cztery zostały, bo się nie widziało. Ale w każdym razie, no jeszcze mi zostanie pod rzepak, ale czemu dzisiaj nie zbieramy słomy? No z tego względu, że pada, napadało w te snopki. Jak ja bym tutaj teraz pozbierał, to tylko patrzysz, kiedy one tam zapleśnieje i będzie gniła. Tak to niech stoją jak sobie stały. I jak je trochę owieje, to wtedy będziemy zbierać w sztuk. I tak dzisiaj, żebym rozwiózł to, co mam do rozwiezienia. I mogę w sumie, jak rozwiozę tam obornik, to mogę do końca rozwieźć wapno, bo już pola pod wapno mam czyste. Więc mogę rozwieźć wapno i gruber, i mogę obornik zgruberować. Nie wiem, czy najpierw nie zgruberuję, żeby to, wiecie, rozwiezione, to niech będzie od razu przykryte. Ile teraz jest? 4 godziny po rozwiezieniu, że trzeba już przykryć obornik? Nie wiem, widzicie? Nie wiem, jak ktoś wie, niech napisze. Ale tak mi się coś kojarzy, czy źle, czy dobrze, nie wiem, nie chcę tu nikogo w błąd wprowadzić. No w każdym razie od razu po rozwiezieniu, no trzeba to przykryć, takie przepisy. Więc jak rozwozim, to zaraz no, będę przykrywał. A do runera jeszcze muszę gęsio stópki przykręcić. Odkręciłem jak... O co ja robię? A, pod sterowę. No, jak pod futer nowy robiłem, to odkręciłem. To znowu muszę przykręcać, och. No nic, przykręcę, to nie problem, chwila, moment, pneumatem, to tam jest cyk, fuch i robota zrobiona. Przykręcę i uprawię sobie tam. Co to dzisiaj, piątek? Czy uziewa, jak się uziewa, bo kawy nie wypił. Dzisiaj piątek, weekendu początek. Nie wiem, ile jutro mi się uda zrobić, bo jutro tam wieczór mam już zaplanowany na inne aktywności. Zobaczę, może się uda chociaż to wapno rozwieźć. To tak się mówi, dzisiaj zanim to rozwiozę, zanim to przykryję, czasowo schodzi wszystko, nie? Ale zobaczymy.
Na razie idę, ładuję. No trochę się towaru nazbierało, w tamtym roku też tu było sporo, jeszcze na polu leżało. Tu była pryzma, no w tym roku na polu nigdzie pryzmy nie mam, wszystko to co tutaj, bo no było pod kukurydzę, golancie wożone, praktycznie prawie wszędzie dostały, tylko na dzierżawach nie dostały obornika. A tak to dostało obornik wszędzie kukurydza teraz na wiosnę. Więc teraz tego obornika jest trochę mniej do rozwożenia. Zobaczymy, teraz rozwiozę na to co mam. Zobaczymy, jak coś się uzbiera do siewów, to może przed samym siewem też jeszcze dowiozę na niektóre działki. A jak nie, to będzie się magazynowało tutaj i magazynowało, pryzmowało. I rozwiozę na zimę może. Abym musiał się tu uwolnić przed zimą, bo w ciągu zimy tu też się nagromadzi i mi potem miejsca braknie. Patrzymy, na coś będę kminił. O, jeszcze jedną łyżkę na tył, żeby tam było zaraz przy klapie. O, taka konkretna mi się złapała. No i co, nawet nie gaszę, bo jak on rozgrzany, jak lata. Ile ten załadunek trwa? Kilka minut. Miał go gasić co chwilę, to tak samo jak przy wapnowaniu mówiłem. Tak z tym systemem, kuźwa, start stop. Komu to potrzebne? Pseudoekologia, kuźwa. Bo to nie jest ekologia. No ale... Nie wiem, kto tam używa start stop. Ja bynajmniej nie używam w samochodach. Dobra, tu nie spadnie. Jak to składanka się skończyła? Nie no, ale tam słyszałem już. Światełka, kogucik, muszę bramę zamknąć, bo o chwilę mnie jednak nie będzie. Światełka są. Tak sobie kropi taki drobny deszczyk. Ani konkretnego deszczu, ani dobrej roboty. No kukurydzę wycinamy, jak widzicie, bo będą pytania. Z tegoż powodu, iż dlatego, że trzeba zrobić miejsce pod pryzmy powoli. Tak, żeby wiecie, jak się zamówi sieczkarnie, to żeby uszykować ładnie słomą, tak będą pryzmy, bo potem jak przyjedzie, by to wyciął, to no nie zdążylibyśmy rozcielić słomę pod pryzmy, więc narobimy miejsce już. Bo kiszonki to jest zapas, kurde, aż za dużo. I teraz tej kukurydzy to też będzie sporo kiszonki, wam powiem, tak ładnie poszły po tych żytach. Ja wam powiem, się nie spodziewałem, że one tak wypalą ładnie. A one poszły naprawdę, naprawdę konkretnie. Nie wiem, czy czegoś nie zostawię na ziarno. No po prostu za dużo będzie z żyta, też jest kiszonki. Wszystkiego jest, ale Mondeo fajne. Teraz jadę. Gilotynę do góry. Jeżdżę na tak 9,9 z groszem. 9,2 teraz na przykład, na godzinę. 820 obrotów w tej chwili na wałku.
No i rozwalamy. No i dawka katujcie to tak jak mówiłem, 20 ton wszędzie w tym roku tak rozłożę. No na tych lekkich ziemiach według mnie przynajmniej lepiej, częściej, a po mniej, i to praktycznie wszystkiego się tyczy, czy to wapna, czy to obornika, bo wapna też nie daje dużo, wapna idzie po 3 tony, 3,5 w tym roku na te wszystkie lekkie ziemie. Powód bardzo prosty, no ta ziemia nie jest taka dobra, no dobra, no wiadomo, że nie jest dobra, ale o co mi chodzi, no nie przerobi tego jak nawalimy więcej, więc jaki sens kłaść tu więcej? Ja bynajmniej go nie widzę i tak nie robię, bo po co miałbym tu nawalić teraz na przykład 40 ton obornika, jakbym go na przyszły rok jeszcze wyciągnął, bo ta ziemia by go po prostu nie przerobiła. A więc po co? Lepiej większy areał moim zdaniem, tak w moim przypadku, tu na tych lekkich ziemiach. Większy areał, a mniej, więcej działek dostanie, ładnie się przerobi. Tak mi się wydaje, że na około te 12 metrów to tu leci. No, szerzej nie, raczej to nie leci. No tak podejrzewam, że nawet co dychę jeżdżę, bo... No wiecie, trochę nakładu, to na te 12 metrów to już też nie leci taka pełna dawka. Więc lekki metrowy zakład to akurat się ładnie nachodzi i wszędzie jest w miarę równomiernie to rozłożone. Tak powinno być. O, to mi starczy na całe pole tutaj, to dobrze wychodzi. Dobra, tutaj to wezmę na raz. Już połowa wysokości jest. Nie chcę zwiększać prędkości posuwu, bo wiecie co zauważyłem, jak tak się zwiększy, to potem jak poderwie ten taki duży świt, to go ładnie nie rozwali, kogo tak kurde tylko wywali. No i to nie jest tak, powinno być. Tak to można wozić. Przepiąłem się już pod runera, przykręciłem też gęsiostópki, no i lecę uprawiać to co po oborniku. Muszę się w miarę streszczać, bo no mówię, na wieczór mam już co innego do zrobienia, dzień nie muszę być, więc muszę się z tym wyrobić teraz. Dużo gdzieś tam, ile tu jest 3 hektary do ogarnięcia, więc machniemy szybko. Uprawiam już drugą działkę, tamtą już skończyłem, teraz tutaj mam już ponad połowę zrobioną. Leci, no tym kurde 3 metry, to pola w miarę ubywa. 11 na godzinę jadę, 1650 obroty i sobie leci. Głęboko nie robię, około tam 10 cm. Styknie, no chcę przykryć po prostu dobrze ten obornik, ładnie rozdrobniony, ale mimo wszystko chcę, żeby był dobrze przykryty. No i jest, wydaje mi się, wystarczająco. Gdzieś tam pojedyczne jakieś bobki leżą, ale to tam trzeba naprawdę szukać więcej ściernia, widać na wierzchu, niż tego obornika.
jest dobrze, tu i tak jeszcze wejdzie jedno prawo na głęboko przed siewem. Tu na tej działce będzie przężyto teraz. Bo tutaj no ogólnie piąta niby jest. Górki tutaj tak przepala. W tym roku tutaj no na życie było to widać, bo górki były no przepalone. Od razu było widać, jak tam do zbiornika leci. Ale no nic, zobaczymy. No po tym jak to przężyto, które miałem Corrado na tej działce, no na tej działce, na której było, no tu posypało, no to powiem wam, że no spróbujemy i tutaj jeszcze przężyto, oprócz tej działki będzie jeszcze na dwóch. Ale no zobaczymy, jak to tutaj wypali teraz. Tam naprawdę fajnie to wyszło. Lepiej mi się wydaje posypało niż jeżeli byłoby tam żyto. Więc no czemu nie, no trzeba próbować coś innego, bo tak to wiesz, tutaj to żyto. A to żyto też tak. No jak jeszcze hybryda, to jak jeszcze hybryda, to było można mówić o fajnym plonie. No skan tym roku też najgorzej nie wypadł, bo nie można powiedzieć, że źle. Źle nie wypadł, ale kurde ciut lepiej hybryda. No może akurat tak się działki ułożyły, że no tak wyszło, no może opady tam więcej, tu mniej, no to tak wiecie, to jest takie gdybanie. Ogólnie, jeżeli biorąc taki całokształt, to źle w tym roku nie sypało, nie można pod tym względem narzekać. Wiadomo, chciałoby się lepiej. Też trochę liczyłem na ciut lepsze plony, ale mimo wszystko nie jest źle. Działamy już teraz, jakby nie było, z kolejnym sezonem, bo można tak powiedzieć. Bo to co już teraz robię, to już jest przygotowanie pod kolejne właśnie, kolejne zasiewy, pod kolejne siewy. No tutaj 20 ton obornika teraz poszło na hektar. Jakby nie było, obornik też zawsze daje. Pod korzeń też tutaj trochę się rzuci wieloskładnika, niedużo, bo co? Kurde no ceny nawozów to jest jakaś dosłownie masakra. Dlatego też tak właśnie tym obornikiem mieszam, żeby jak najwięcej działek dostało. Może dużo, może nie dużo tego obornika, ale no to jest zawsze obornik, to zawsze są te składniki, więc więc no wolę jakoś w ten sposób, a no po oborniku efekt jest. Więc robimy w taki sposób. Coś pod korzeń też dostaną, ale naprawdę trzeba gdzieś poszukać w miarę, żeby coś cenowo dostać dobrego, bo no na chwilę obecną to są drogie te nawozy. Muszę zobaczyć, przypilnować zimą, jak będzie zimą dużo niższa cena, tak jak było to w roku ubiegłym, to zamawiam trochę więcej z zapasem, niech to leży właśnie, o, jak będzie potrzeba pod zasiewy, bo no nic, no tak to jest. Tak to jest na tym gospodarstwie, to nigdy lekko nie ma. Teraz może już niekoniecznie pod względem fizycznym jest ciężko. No to trzeba dobrze kalkulować, żeby to wychodziło. Aczkolwiek no napracować też się trzeba. Nie ma co ukrywać, że nie. Ale tak tu było, jest i będzie. Tu jeszcze przede mną, teraz zaraz zobaczycie, że to jeszcze stoi niewykoszone. A już ostatki naprawdę. Dawno nie było pożegnania sadnie. No, tak jakoś było teraz przez te żniwa, że nawet nie było sił nagrać coś stąd. I też tak zawsze jakoś zapomniałem. Roboty tyle naprawdę, że no nic.
Tu macie subskrybujkę, tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się, na razie i cześć.